Po raz kolejny udaje się pielgrzymka z Tomaszowa Mazowieckiego na rekolekcje narodowe. W tym roku te rekolekcje odbywają się w Licheniu, czyli przy sanktuarium, przy Bazylice Matki Bożej Licheńskiej. Zgromadzą one około 30 tysięcy osób. Te rekolekcje na przemian odbywają się raz, tak jak już powiedziałem, u Matki Bożej tutaj Licheńskiej, a w kolejnym roku na Stadionie Narodowym. Rekolekcję poprowadzi ojciec dr John Bashobora. Jest to katolicki kapłan z Ugandy, charyzmatyk, który ściąga swoją osobą poprzez swoją posługę tysiące osób wszędzie tam, gdzie się gromadzi. Te rekolekcje są jednodniowe, ale w czasie całego roku ojciec John przyjeżdża wielokrotnie do Polski na takie rekolekcje 2-3-dniowe w różnych miejscach naszego kraju, tak żeby być dostępnym dla tych wszystkich, którzy chcieliby w nich uczestniczyć. W tej dzisiejszej pielgrzymce uczestniczy 110 osób, czyli dwa takie pełne autokary wyjechały z Tomaszowa Mazowieckiego. Są też wśród tych osób osoby z gmin powiatu tomaszowskiego. Pod Bazyliką mam przyjemność być pierwszy raz, natomiast myślę, że to nie będzie ostatni. Tego roku, biorąc pod uwagę sytuację moją prywatną, nie mogłem sobie pozwolić na jakikolwiek urlop. Wobec tego tutaj jestem na pielgrzymce z grupą z Tomaszowa, między innymi z żoną. Mam nadzieję, że naładujemy baterie swoje na pozostałą część tego roku. Z jakim nastawieniem pan jedzie? Z jaką może nadzieją, wiarą? Powiem tak, pod koniec odpowiedzi na pytanie pierwsze już w sumie odpowiedziałem, prawda? Natomiast nastawiam się, że to będą bardzo owocne duchowo dla mnie. Pozwolą mi na dużo refleksji i wykorzystam to w pozostałej części roku i do przyszłych rekolekcji. Czy nie boi się pan? Nie, powiem szczerze, że kwestia tutaj Boga, spraw duchowych mam ustabilizowaną. Rozumie pani podtekst, ponieważ słyszeliśmy, prawda, pani również o różnych sytuacjach tutaj egzorcystycznych i nie tylko, uzdrowieniowych. Powiem szczerze, że jestem bardziej, ciekawość przeze mnie przemawia niż lęk. Panie, który raz na pielgrzymce są? No tutaj w Licheniu pierwszy raz. Ja też jestem pierwszy raz. Pierwszy raz. Kto w takim razie namówił? Koleżanki z pracy. Koleżanki z pracy. Tak jest, działamy tak razem w pracy. Rozmawiamy bardzo dużo o Panu Bogu, często wyjeżdżamy. Akurat w Licheniu jesteśmy pierwszy raz. Czy opowiadały swoje wrażenia i spodobało się? Tak. Tak. A co ciekawego przekazywały? No na pewno Słowo Boże wypowiadane przez właśnie ojca Johna Bashobore i to tak naprawdę to przemawiało bardzo do nas, zachęcały nas. Z jakim nastawieniem panie jadą? Z jaką nadzieją, może wiarą? No na lepsze. Silną, silniejszą. Chciałybyśmy być silniejsze. Naładować, wiarę. Jak to mówią, akumulatory na resztę dni, które przed nami są. Ja tak naprawdę też jadę się pomodlić w intencji może za rodziców, bo tatę mam też bardzo chorego. Mama jest po operacji i też
Myślę, że to im pomoże, to im pomoże. A wy z kim jedziecie? Ja? Z rodzicami jedziemy. Tutaj jest moja mama. Tak. Jakie jest twoje nastawienie? Czy wierzysz w to, co tam się dzieje? To znaczy, ja zawsze wierzę. To jest no, chyba najbardziej wartościowe w życiu, żeby właśnie wierzyć, bo wiem, że Pan Bóg dużo daje nam. Jeśli po prostu chcemy czegoś i tak tego bardzo pragniemy i prosimy, to jestem pewna, że Pan Bóg to po prostu nam da. Na tych spotkaniach często dochodzi do uzdrowień, to licznych uzdrowień. Jak Panie uważają, czy nie jest to jakaś mistyfikacja? Myślę, że nie, bo ja tak samo byłam nastawiona raczej do takich, nie wiem, no rzeczy anty, ale dziś wiem, że jednak coś jest w tym, trzeba po prostu wierzyć. W tych czasach potrzebna nam właśnie wiara w takie uzdrowienia, cuda, bo naprawdę zdarzają się. Wiemy to po naszych znajomych, bliskich, dają różne świadectwa. Że to działa, tak. Uzdrowienia duchowe i odnowy, jakieś zmiany zachowań, charakteru. Ktoś jest lepszy, człowiek staje się wtedy lepszy. Lepszy, daje to dobro też innym. Czy uzdrowiony może być tylko człowiek, który wierzy, czy również ateista? Nie. Jak Pani uważają? Szczególnie ten, myślę, który że ci, co wierzą, że głęboka wiara czyni cuda. To znaczy mogą być uzdrowieni też inni, jeśli ktoś się za nich modli po prostu na tych mszach. Pan nie pierwszy raz na takich rekolekcjach. Który raz już? Czwarty raz. Gdzie Pan był wcześniej? W Warszawie, w Łodzi. Tutaj w Licheniu nie byłem jeszcze na takiej rekolekcji, chociaż w Licheniu już byłem kilka razy, z różnych okazji. Co Pana zmobilizowało, żeby jechać kolejny raz na takie rekolekcje narodowe? No te rekolekcje są potrzebne. Ci, którzy mają taką świadomość jedności, nie tylko z rodziną, ale z narodem i z tym, że jesteśmy Polakami. Tutaj to czuć i czuję się tą więź między ludźmi, nie tylko społeczną, ale też taką patriotyczną. Każdy z nas przyjeżdża tutaj z oczekiwaniem takim, żeby uzyskać coś od Matki Bożej, by nam wyjednała wszelkie łaski, o które zabiegamy u Pana Boga. To nie tylko łaski dla prywatnej osoby, dla naszych rodzin, dla naszych mniejszych społeczności, bo tutaj jako radni jesteśmy też zobowiązani do takiego właśnie myślenia. Nie myślenia tylko o sobie, o własnych rodzinach, ale właśnie o tym, żeby to dobro wspólne było dla nas też ważne. A nie będzie bez pomocy tam tych najwyższych władz, że tak powiem. Czy na takie rekolekcje przyjeżdżają również ludzie niewierzący? Jest to zrzeszenie, można powiedzieć, tysięcy ludzi. Pewnie są nie tylko wierzący, są również ci, którzy nie wierzą. Jak oni odbierają? Czy na nich też jakieś działanie wywierane jest? Myślę, że każdy, w każdym czasie, w czasach, kiedy żył Pan Jezus, ludzie pragnęli, żeby ich uleczył. Ci, którzy nawet nie wierzyli, jak Zacheusz, na przykład ten celnik znany, był określany jako człowiek, który jest zdziercą podatkowym, więc na pewno nie był lubiany. I takich ludzi mamy dziś. Oprócz tych, którzy chcą, ważne, żeby pojechali, ważne, żeby dotknęli się Pana Boga, ważne, żeby uwierzyli. Prosić, kołatać, dzwonić. Nie wolno być, że tak powiem, siedzieć, być w miejscu. Prosić Boga, błagać o wsparcie. Każdy ma z nas jakieś prośby, każdy ma jakieś potrzeby i ważne jest, żebyśmy te potrzeby potrafili przedstawić Panu Bogu, prosić o każdą łaskę. Ale żeby to uzyskać, to trzeba właśnie wyjść z inicjatywą. Pan Jezus czeka. Pan Jezus czeka na nas w każdym czasie. Czy to będzie wierzący człowiek, czy nie. Pan Jezus przyszedł dla tych, którzy mają się źle, nie dla tych, którzy mają się dobrze. Thank you.
oszacujemy mniej więcej, ile tu może być ludzi? W dniu dzisiejszym? Myślę, że jednak około 30 tysięcy, chociaż wydaje się, że nie wszystkie krzesełka są zapełnione, ale tak jak pani redaktor pewnie zobaczyła, część osób przeniosła się tutaj jakby troszeczkę poza ten pierwszy teren i tam w cieniu, na ławkach po prostu uczestniczy w tych dzisiejszych rekolekcjach. Jakie przesłanie jest takich rekolekcji narodowych? Te rekolekcje narodowe, szczególnie w tym roku, w roku Miłosierdzia i w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski, jakby wracają do korzeni, to znaczy będzie mowa jeszcze w trakcie tej drugiej części o samym chrzcie, przyjęcie chrztu, czyli tego pierwszego sakramentu, jaki towarzyszy człowiekowi w momencie wejścia do kościoła katolickiego. I tego te rekolekcje przede wszystkim mają dotyczyć. A co dają wszystkim wiernym i niekoniecznie wiernym, prawda? Bo to są różni ludzie. Co dają wiernym? Ja mogę powiedzieć w ten sposób. Jestem już po raz kolejny na takich rekolekcjach, tak jak i również część tych osób, która z nami przyjechała. I wszyscy mają takie poczucie jakby swojego odnowienia, takiej lekkości, takiego nowego spojrzenia na swoje życie, z pewną pokorą, z pewnym dystansem do tego, co do tej pory było i z taką radością, że Pan Jezus jest w stanie przebaczyć nam wszystkie grzechy i człowiek może swobodniej dalej funkcjonować w swoim życiu, ale spora część osób przyjeżdża z taką prośbą o łaskę uzdrowienia, zarówno łaskę uzdrowienia fizycznego, jak i łaskę uzdrowienia duchowego. Widzimy, że wiele osób mówi o tym, że nastąpiła taka przemiana serca. Czują się innymi ludźmi, czują się tacy bardziej nawet dowartościowani i dzięki temu jakby z większą werwą, energią wracają do swoich rodzin, wracają do swoich miejsc pracy. Ja sądzę, że w kolejnych godzinach tych rekolekcji będzie widać, ile osób dostąpiło tej łaski uzdrowienia, a w następnych tygodniach i miesiącach będą przybywały tutaj osoby, które będą dawały świadectwa, co w ich życiu się zmieniło i jakie łaski otrzymały. Jakie wrażenia po rekolekcjach, po jednej części w sumie? Po jednej trzeciej, można powiedzieć. Wrażenia są wspaniałe. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiej atmosfery. Zadziwił mnie ojciec prowadzący, ponieważ jego kondycja fizyczna po prostu jest fenomenalna. Nie ukrywam, że w pewnym momencie oczy się chwilowo zamknęły, a ojciec cały czas werwa. No, piękna atmosfera, ludzie wspaniałe. Widzę tutaj, że wszyscy przeżywają tutaj podobnie jak ja i moi znajomi. Same pozytywne rzeczy, powiem tak. Co dają takie rekolekcje? Powiem pani, że co dają, to będziemy wiedzieć za jakiś czas, prawda? Natomiast teraz czuję wspaniale się. Natomiast efekty na pewno jakieś będą po czasie, owoce, że tak powiem, prawda? Ale o reakcji ludzi by można było dużo mówić, bo my również byliśmy świadkami różnych zachowań. Jak pan by to ocenił? Odniosę się do pierwszej naszej rozmowy. Pewnie podobne mamy odczucia. Nie było żadnych takich negatywnych. Same były takie pozytywne śmiechy. Powiem tak, że po jakimś czasie sam czułem ten śmiech się tak w człowieku budził i wzrastał. No, wspaniałe przeżycie. Kiedy koło mnie upadła kobieta, dreszcze przeszły. Czy był pan świadkiem takich reakcji? Powiem szczerze, że nie. Natomiast odniosę się również do tego, co w pierwszej części rozmawialiśmy. Nie czuję w ogóle lęku, muszę pani powiedzieć, że gdyby taka reakcja zaistniała jakiejkolwiek osoby koło mnie, nie czuję lęku. Czuję się
pełen taki, nie wiem, że mam dodatkowe jakieś moce nadprzyrodzone i coś w tym jest. Bóg tutaj rzeczywiście swoją ręką nas trzyma za nasze dłonie. Bo tu nie ma odczucia lęku, tak? Ale jednak są, ludzie różnie przeżywają. Albo coś może w nich jest? Myślę, że coś jest na rzeczy. Odniosę się po raz trzeci do naszej pierwszej rozmowy. Rozmawiałem tutaj z ludźmi w momencie wchodzenia i takie były reakcje różne, takie negatywne odczucia co niektórych osób. Obserwowałem ich kątem oka. Powiem szczerze, że kilka osób mnie zadziwiło, ponieważ oni się wyobcowali jak gdyby, czyli jest coś chyba na rzeczy, jakby się wzbraniali przed otwarciem na Boga. Przybora jest niesamowity, potrafi tak rozpalić i mówi takim prostym językiem, że to po prostu tak dociera do człowieka. Wydaje się czasem takie nienaturalne odezwać się do kogoś obok, nawet jeśli właśnie do mojego narzeczonego coś mam powiedzieć. Ale on to tak mówi, że to porywa wszystkich właściwie. Jakoś nie ma tak, że jest cisza i nikt nie wykonuje tego, co ojciec proponuje. No i to jest niesamowite, na pewno. Co dają takie rekolekcje? Znaczy, na pewno uwielbienie. Była modlitwa uwielbienia bodajże po drugiej konferencji. No i coś niesamowitego. Ja jestem osobą, która jest generalnie, udaje emocje, uczucia, a tak naprawdę łzy zaczęły po prostu płynąć same. No, jeden wielki szloch, ale szloch taki szczęścia, oczyszczenia. I ten Duch Święty naprawdę działa, przychodzi i chce dawać życie w pełni. I to jest piękne. Reakcja tłumu ludzi, trzeba powiedzieć, prawda? Co Państwo byście o tych reakcjach powiedzieli? Tłumu, no widać tę radość, która jest w ludziach. Znaczy ja bym powiedział o tym pragnieniu, że w każdym z nas jest to pragnienie poznania Pana Boga i po prostu widać te otwarcie, tak jak po sobie widzę. No zupełnie przychodzę tutaj z pewnymi takimi no, zadrami, zranieniami, które mnie tutaj jakoś, nie wiem, gniotą gdzieś i w pewnym momencie przychodzi Duch, podnosimy ręce do góry, to widoczne był właśnie ten kontakt, ręce do góry i jesteśmy w tej bliskości niesamowitej z Panem Bogiem, czyli te reakcje, otwarcie ludzi, takie, no, to pragnienie, które ożywia. Czy po raz pierwszy Państwo jesteście? Na rekolekcjach jestem przyborą po raz pierwszy, natomiast na takich tego typu rekolekcjach to myślę już raczej wieczory uwielbienia, tego typu rekolekcje, czy właśnie wieczory to braliśmy udział. Tak, a co najważniejsze to, że w ogóle przyjechaliśmy tutaj tylko na ślub, który był wczoraj naszych przyjaciół. Mieliśmy tak naprawdę dzisiaj wracać, a całe szczęście, no dalej mieliśmy zostać właśnie do teraz, do przerwy obiadowej, a tak naprawdę nie chcemy wracać, chcemy zostać i tutaj po prostu uwielbiać Pana Boga. No i to jest właśnie niesamowite, że można sobie planować, ustawiać, a jak Duch Święty zrobi tak, jak robi Pan, znaczy ojciec Wasza Bora, to po prostu, on co chwilę tak robi, dmucha mikrofon, to po prostu no nie ma siły. Samo się dzieje, prawda? Samo się dzieje i chcemy więcej. Jak wrażenia po przeżytych rekolekcjach? Myślę, że będąc tutaj przy takiej ilości uczestników tych rekolekcji trudno mówić o wrażeniach. Chodzi raczej o owoce tego spotkania,
Słowa pamiętne Jana Pawła II, dziś świętego, spółlednickich, Duki na Altum, wypłyń na głębie. Te słowa dzisiaj do dzisiejszego spotkania adekwatnie pasują, ponieważ tego rodzaju spotkanie, spotkanie pełne wiary, pełne nadziei, pełne miłości jest według mnie pewnego rodzaju właśnie takim wypłynięciem na te głębie, głębie miłości. Spotkanie, gdzie tyle ludzi w imię Jezusa gromadzi się, aby Go dotknąć, aby poczuć tą uzdrawiającą miłość, miłość, która może przemienić nasze życie i nasze serca. Który raz Pan uczestniczy w takich rekolekcjach? Tego typu rekolekcjach po raz czwarty, jako rekolekcjach narodowych, choć z ojcem Johnem już po raz piąty. Czy mogę zapytać o Pana wiek? Tak. Skończę niedługo 19 lat, a poza tym od września zaczynam studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. I tak młody człowiek, a tak głębokie przeżycia. To też z głębi serca wychodzi i to też pewnego rodzaju od Ducha Świętego, jak w Piśmie Świętym czytamy, kiedy nie wiemy, co mówić, to Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Czy tego typu spotkania z Bogiem, takie rekolekcje, może tak, jak dużo dają wiernym, ale pewnie tutaj przybywają nie tylko ci wierzący, ale wszyscy, którzy szukają ratunku? Myślę, że ważnym etapem w życiu człowieka jest stan łaski uświęcającej, który jest potrzebny do odczucia tej bliskości Pana Boga i do tego, aby móc zostać uzdrowionym, aby móc poczuć to, że Bóg jest naprawdę przy nas w sposób realny i fizyczny, że nas uzdrawia i uwalnia. A wiemy jednak też, że są osoby, które przyjeżdżają po to, aby tylko zobaczyć, choć czasami, a nieraz się słyszy, że coraz częściej, i one też zostają dotknięte i sami się też nawracają, ci, którzy po prostu przyjeżdżają tak jak na widowisko. Prawie dzień się kończy, rekolekcyjny. Jakieś podsumowanie? Jestem pod coraz większym wrażeniem. Powiem tak, ojciec Buszobora, jak temat dzisiejszej konferencji miał właśnie odnośnie chrztu, poruszył wiele aspektów, między innymi tego, że nasz kraj jest jedną z ostoi katolicyzmu na świecie. Wszyscy ludzie tutaj zgromadzeni na tych rekolekcjach poczuli wtedy dreż i taką jak gdyby odpowiedzialność za to, że na naszych barkach spoczywa losy chrześcijanizmu w Europie. Powiem szczerze, że czuję się wzruszony w tej chwili. Ojciec Buszobora wymienił oczywiście kilka osób, kilka matek, które od kilku lat starali się, małżeństw w sumie, starali się o poczęcie, nie mieli tej możliwości. Powiedział, ile osób, kiedy mamy poczną te dzieci. Nadmienił również o małżeństwie rozbitym na tą chwilę, natomiast też skwitował, że Pan Bóg jest w kontakcie z Panem, który mieszka w Stanach, wróci do Polski. No, powiem szczerze, że wewnątrz mnie dzieją się tak pozytywne rzeczy i również nawiążę do tego, o czym mówiliśmy nieco wcześniej. Po prostu ja sam odczuwam takie pozytywne emocje. Nie wiem, jak to się skończy. Wiem na pewno, że 17 lipca 2017 roku na pewno będziemy mieli przyjemność jeszcze raz się spotkać na kolejnych rekolekcjach. To jest ogromne przeżycie. Ja, dla mnie osobiście było to takie jakby ofiarowanie Bogu tych wszystkich moich problemów związanych z rodziną, z najbliższymi i w związku z tym, że pełnimy jakąś funkcję społeczną, publiczną, to też to dla dobra naszego miasta i powiatu, byśmy mogli zrealizować i polepszyć byt dla ludzi. Wiele innych rzeczy takich, które no, to jest nie do wypowiedzenia, ale gdzieś w sercu człowieka siedzi coś takiego, takie ofiarowanie Bogu i taka skrucha jakby. Ofiarowanie Bogu tych swoich trosk i problemów i danie wszystko Jemu, te wszystkie grzechy, które popełnię, te wszystkie nasze słabości, ofiarować Jezusowi.
i wbrew pozorom tutaj ja nigdy nie odłączę polityki od wiary, także zawsze będę mówił, że Bóg mnie wspiera i to, co chcę zrobić, zawsze ofiaruję Panu Bogu i każde działanie moje będzie takie, by przed każdym ważnym wydarzeniem ofiarować to i polecić Bogu. Tutaj, mimo tego utrudzenia, bo tak zawsze jest, że to jest taki jakby maraton, i jednak coś nas ciągnie i podtrzymuje. No, ja wierzę, że Bóg tym wszystkim kieruje. Czy po takich rekolekcjach, po takich przeżyciach, po takim dniu męczącym, trzeba przyznać, czy wraca się przemienionym, czujesz tą przemianę? No na pewno tak. Ja na przykład w moim przypadku miałem tutaj takie jedno z moich słabości. Zdaje się, że no, ta słabość będzie chyba uleczona. A czy na pewno to, co tutaj, że tak powiem, jakby zgromadziłem i dostałem z góry, może jeszcze dostanę tutaj na Eucharystii, która się odbędzie niebawem, będzie na pewno owocować, wierzę w to, ale to wszystko zależy ode mnie, od nas, od naszego właśnie tego wychylenia się i powiedzenia: Panie Boże, ja jestem gotowy, ja muszę prosić Boga, tak samo jak syn marnotrawny wrócił i powiedział, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie, ale to ja grzesznik muszę powiedzieć, że ja zgrzeszyłem, wtedy na pewno Bóg mnie wysłucha. Ojca Johna, który nas w ciągu całego dzisiejszego dnia poprowadził, przez którego Ty mówiłeś do naszych serc. Dziękuję Ci za Jego posługę. Jakiś przekaz do wszystkich pielgrzymujących dzisiaj, ale również do tych, którzy nie przyjechali, może nie mieli możliwości przybycia, żeby ich zachęcić? Ja jestem bardzo szczęśliwy, że tak dużo osób udało się zgromadzić z terenu Tomaszowa Mazowieckiego i z całego powiatu tomaszowskiego. My przyjechaliśmy, tak jak już wspomniałem wcześniej, dwoma autokarami, ale tutaj spotykamy swoich znajomych z naszego miasta, którzy przyjechali swoimi samochodami osobowymi. Sądzę, że ci, którzy są dzisiaj nieobecni, pewnie są nieobecni z różnych powodów, czy to urlopów, czy nawet chociażby niewiedzy. I po to jest między innymi ten skrót z tych dzisiejszych rekolekcji, czy będzie pokazywany, żeby taka informacja do mieszkańców naszego miasta dotarła, iż sukcesywnie odbywają się takie rekolekcje charyzmatyczne z ojcem Johnem Baszoborą corocznie jako rekolekcje narodowe. W przyszłym roku już mogę zaprosić na takie rekolekcje, które odbędą się w Warszawie na Stadionie Narodowym 1 lipca. Będzie troszeczkę bliżej z Tomaszowa, więc mam nadzieję, że będzie na pewno większa frekwencja. Natomiast ci, którzy chcieliby w innym terminie udać się na takie rekolekcje, mogą wejść na stronę ojca John Baszobora i tam są podane terminy kolejnych rekolekcji w różnych miejscach naszego kraju. Są to rekolekcje 2-3-dniowe i serdecznie zapraszam. Trudno jest przekazać to wszystko, co się tutaj dzisiaj wydarzyło do tej pory, jeszcze się wydarzy, jeśli nie jest się obecnym samemu. Tak jak Pani zresztą widziała, widzimy, ile łask, jak wielu ludzi otrzymało, prawda? Te łaski, bo to trzeba powiedzieć, te łaski są dane od Pana Boga. Ojciec John Baszobora jest tylko narzędziem, osobą, która ma szczególne łaski u Pana Boga, jest taką osobą wybraną, ale tak naprawdę uzdrawia i przemienia Pan Bóg, Duch Święty. I trzeba po prostu o tym pamiętać. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na kolejne rekolekcje i myślę, że nie będziecie Państwo żałować. Tyle dobra, ile tu się dzieje i później w konsekwencji jeszcze w rodzinach i w tych miejscach, gdzie osoby przebywają, pracują, no to jest coś nieprawdopodobnego i myślę, że warto, żeby to dotknęło innych również mieszkańców naszego miasta. Szczęść Boże!